Siema, siema, byki. Kto nie marzył o swoim własnym motorowerze? Ja dzisiaj będę miał taki odcinek i takie wspomnienia z takiego marzenia i z takiego, że miałem taki motorower, no może nie taki, miałem Rometa czy biegówkę zielonego, ale tą czynność, którą zaraz będę wykonywał z tym motorowerem, to przypomni mi po prostu stare czasy. Jak to ja miałem motorower, jak dbałem o niego, a mowa tutaj właśnie o tym hinduskim, nietypowym i przepięknym sprzęcie Hero Puch Automatic, który właśnie będę mył. No przypomnij się po prostu, przypomną się stare czasy. Widzę tutaj te chromy są bardzo fajne, w dobrym stanie. W ogóle cały motorower jest w bardzo dobrym stanie. Wystarczy go tylko umyć. Tu jedynie coś z siedzeniem zauważyłem, że jest wyprute, ale być może, że do tej pory, zanim ktoś z Was otrzyma właśnie ten skuter, zdążymy naprawić może to siedzisko, może Artur by się zgodził. Jest tapicerem i po prostu dla niego to jest pecha. Michał uruchomi go. W tej chwili nie ma świecy, a tak palił cały czas. Ostatni raz odpalany był 4 lata temu. Jak za starych czasów uszykowałem sobie taki pojemniczek z płynem, gąbką. Wąż mogę już wystawić. I będzie mycie. I dlatego Wam mówię, że przypomną mi się stare czasy. Jest to sprzęt wyjątkowy na kanale. No wyjątkowy, po prostu wyjątkowy. Jak go zrobimy, to na pewno będę chciał go wyrwać na kółko. I zrobię to. Tym motorowerem zrobię. Derby Senda nie wyrwie, a to wyrwie. Chyba. Wyjeżdżamy naszą rakietą. Myślę, że spokojnie z 5 dych poleci. Dlatego, że tutaj po busoli widzę, że na zielono ma zaznaczone do 50. W ogóle licznik jest do 8 dych, ale wątpię, żeby to 8 dych poleciał ten skuter. Hero. Piękna nazwa skutera. Jest bardzo lekki, bardzo leciutki, naprawdę. Bardzo leciutki. Można go pod pachę normalnie wziąć. Zaraz go umyję i przetestuję. Czy można? Biorę się za robotę. Super skuter to ręczna robota, ręczne mycie. Nie żadna myjka. Teraz gąbka i lecimy. Jak zszedł kurz, to od razu widać, że jest trochę podrdzewiały. Ale myślę, że to wszystko jest do opanowania. Lakier trzyma się świetnie. No dobra, jadę dalej. Pokażę Wam dopiero skuter, motorower. Pokażę Wam motorower dopiero jak będzie już ładnie wyczyszczony. Umyłem naszego bohatera. Z przyjemnością, muszę Wam powiedzieć, po umyciu okazało się, no ujawniły się, że jest rdza na chromach, no będę próbował to doczyścić jakąś pastą samą, tak jak to kiedyś robiłem, może puści, ale piękny lakierek, wiadomo, no z jakimiś tam uszczerbkami, tak to wygląda. O, tutaj jest zaślepiona świeca. Kółka umyłem, może jeszcze nie dokładnie, ale nie chciałem szlaufem go tutaj, tu jest pościerany. Wiadomo, ktoś tutaj przewoził ciężkie jakieś rzeczy, worki. No po prostu, skuter, który był w użyciu cały czas,
No jest piękny. Muszę wam powiedzieć, że jest piękny. Aż chciałoby się odpalić i polatać, no ale niestety musi trafić do Michała, żeby Michał właśnie przejrzał go, założył świecę, spróbował odpalić. Co będzie widział, to tam porobi, ale w takim stanie, jakim jest, to jest naprawdę idealny. No tutaj zauważyłem, że tu mocowanie lampy trzeba zrobić, bo jest trochę ruchawa. Poprzykręcać tutaj te kierunkowskazy, tak jak powinno być. Stacyjka. No teraz zaczął, już przejrzał już ten motorowerek. Siedzenie chyba zostawimy original, no zobaczymy co Artur powie. W niczym to nie przeszkadza. Nawet lepiej, żeby było wszystko oryginał. Zarejestrowany jest. Prezentuje się naprawdę świetnie. Wiadomo, jak go zrobimy, no to pierwszy ja będę nim jeździł. I trochę pojeżdżę. Trochę pojeżdżę, zanim go przeznaczymy. No chciałbym, żeby nasz bohater trafił do prawdziwego bohatera. Takiego, który marzy o sprzęcie. Niekoniecznie takim, ale marzy. Na pewno jak go dostanie w swoje ręce, to zostanie u niego już na zawsze. Bo wraz, że sprzęt naprawdę rodzynek, niespotykany, to jeszcze od nas, od ekipy Blegopso, no fajna rzecz, fajna pamiątka. Bohaterowie marzyciele, czekajcie, aż go odpalimy i wkrótce się dowiecie, jakie zasady. No na pewno będziemy przez osoby trzecie typowali osoby. Nie będzie tutaj żadnego konkursu, żadnego losowania. Będziemy po prostu, każdy z was będzie mógł typować osoby. Pamiętajcie, to jest rodzynek. Tu trzeba dobrze wybrać osobę, do której trafi ten sprzęt. No fajnie, naprawdę. Miły, sympatyczny dzień z tym motorowerem. Przypomniało mi się, jak to było kiedyś. Zawiasy nawet pracują. Tu nie wiem, co tu jest. Jakiś podwójna manetka? Słuchajcie, tu jest rollgas? Nie. No tak. Rollgas? I tu macie, czyli... nie wiem. Klakson. Kierunkowskazy. Może tu się lampy zapala, nie wiem. Tego nie wiem. Tu lampy pewnie. Nie, też nie. Tu chyba. W stacyjce będą lampy. Tak, zapłon. I lampy. Postój. I normalnie w czasie jazdy. Nie no, pięknie wygląda, pięknie się prezentuje. Uszykujemy go naprawdę na fajny sprzęcik. Chociaż i tak jest, nie jest źle. Źle nie wygląda. Ale trzeba jeszcze dopieścić różne rzeczy. Rozebrać, poczyścić. O, tutaj wiadomo, ślady użytkowania, poprzecierane trochę. Tu najbardziej, bo widać, że to był motorower pracujący. Zegar pięknie się prezentuje. Tu to jest normalnie ideolka. Kierownica też ideolka. O, trochę tylko tutaj takie drzerki małe. Lustereczko. O, to nawet jest takie... No wszystko oryginał, normalnie wszystko oryginał. I dziewczynę można zabrać nad jezioro, bo na dwie osoby zarejestrowany. Wszędzie przejedzie, w każdy teren może wjechać. Normalnie ideolka. A co no, nie wiem już, co mam jeszcze wam opowiedzieć o tym motorowerku. No ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Musimy jeszcze koła rozebrać, zobaczyć jak dętki wyglądają. Hero Puch Automatic. Numer ramy jest normalnie.
Wszystko. Win. O, ale ma komprechę, bo słychać. Słyszycie? No, ma kompresję, ma. Będzie to latało. Tu nie doczyściłem, ale babola zrobiłem, no. Nasz motorower Enduro. W tygodniu go zawiozę do Michała. Czekajcie na następne odcinki. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.